Witajcie moi drodzy, z tej strony Kaczmar, Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Witajcie moi drodzy, ogłoszenia parafialne. No i od czego możemy zacząć dzisiejsze ogłoszenia parafialne? Jak nie od tego, że oglądacie właśnie setny odcinek Geek Factor News. Jest to 600 któryś odcinek Geek Factor w ogóle. Ale jest to setny odcinek Geek Factor News. Geek Factor News, czyli tego właśnie vloga takiego, staramy się cotygodniowego, ale wiadomo, co jest to z przerwami, gdzie prezentujemy wam wiadomości ze świata filmu, muzyki, telewizji, czyli tych takich naszych innych pasji, które też chcemy promować tutaj na kanale i o których też chcemy tutaj mówić na kanale, żeby powiedzieć wam, co się dzieje u nas na Geek Factor, jakie gry wpadają do recenzji, co się dzieje na crowdfundingu, no i oczywiście... Oczywiście mówimy, tak odpowiadamy na pytania widzów, tak? To jest też główny, jeden z moich osobiście takich najważniejszych punktów tego Geek Factor News, możliwość komunikowania się z wami. Widzę, obserwuję czasami inne kanały, jak na przykład właśnie co chwila są zadawane jakieś takie ogólne pytania pod jakimiś konkretnymi recenzjami, czy filmami, czy na Facebooku czasami i tak sobie myślę, nie krytykując absolutnie tego podejścia, tylko tak sobie myślę, że kurczę, cieszę się, że u nas w sumie jest coś takiego, że mamy możliwość co tydzień, czasami z lekką przerwą, się spotkać i porozmawiać po prostu na zasadzie wy zadajecie pytania, wy nam odpowiadacie. I ogólnie jak się jakby dochodzi do jakichś takich kamieni milowych w rozwoju kanału, tak, jakiś setny odcinek, tysięczny odcinek, 5000, 5000 subskrybentów niedługo, to... Mnie nachodzą refleksje. No ogólnie przy kamieniach milowych w życiu ludzi nachodzą refleksje. No to nie jest jakoś specjalnie odkrywcze, co teraz powiedziałem. Ale ja się zawsze wtedy cofam i wspominam, jak było kiedyś. I ja pamiętam, jak było na samym początku tak. I give a fuck! No... To się szybko dosyć skończyło. Nazwa I Give a Fuck wywoływała drobne problemy nie tylko ze względu na wulgarny wydźwięk dla niektórych, to jeszcze było bardzo to kłopotliwe, jak próbowałem komuś przez telefon powiedzieć, jak to się jak się nazywamy, I Give a Fuck, ale nie tak jak słyszymy, tak jak słyszymy, nie tak jak... Tak jak słyszymy, tak jak piszemy I od G I W E, że co bullshit, że to nie był powód? Nie można... Nie, no ale co to jest za powód? Piszesz tak jak mówisz, i jak tu się można pomylić? I synek, idź. Nie, no to był powód, jeden z powodów mnie to męczyło. Za każdym razem musiałem tłumaczyć komuś przez telefon, to jest A, J, G, Andrzej, Jadwiga, Grażyna, no po prostu... Moje wyrazy sympatii się w takim razie. Właśnie, no więc to szybko zmieniliśmy. Musieliśmy zmienić nazwę, no a z nową nazwą przyszło nowe intro. To było najdłuższe intro, jakie mieliśmy kiedykolwiek na kanale i chyba jedno z dłuższych w ogóle w historii YouTube'a. Potem była okazja, żeby je trochę skrócić przy okazji 200 odcinka. Mieliśmy taki fajny kamień milowy właśnie, czyli 200 odcinków w 2 lata. I w tym momencie pojawiło się to. I potem Magot, tak się składa, ponieważ jak już może się zorientowaliście, jakby większość pracy montażowej tutaj jakby na mnie spadło i jakby ja się tym zawsze zajmowałem. I pamiętam, że to był właśnie, to był Magot, który któregoś dnia do mnie zadzwonił i powiedział, wiesz co stary, to 200 odcinków, 2 lata to było fajne, ale już mamy 300 odcinków i 3 lata i nie wiadomo co tam jeszcze. Poza tym to jednak jest znowu trochę, ciągle trochę za długie, więc ja coś tam zaproponowałem, zobacz jak to wygląda. I Magot sam zmontował to, co mamy teraz. Dokładnie.
I tak sobie z takim intro funkcjonujemy już od jakiegoś czasu. Ale przeszłość przeszłością, fajnie jest czasami sobie powspominać, fajnie jest czasami sobie uruchomić w sobie tą nutkę nostalgii, żeby sobie właśnie się tak poprzesuwać w czasie, że tak powiem, przenieść się w czasie w przeszłość i zobaczyć, kurde, jak było, od czego zaczynaliśmy, przez co przychodziliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jestem fanem tego, żeby jednak, jak jest możliwość i mamy możliwość i mamy okazję się rozwijać, chwalić się tym rozwojem i wybiegać w przyszłość, co się będzie działo, to ja stawiam na nowe. W związku z czym zapraszam do setnego odcinka Geek Factor News. I teraz tak naprawdę dopiero zaczynamy. Dokładnie, to jest nowe intro, które chciałem Wam dzisiaj zaprezentować. Autorem tego intro jest Tomasz Bar z firmy Hexy Studio, którą bardzo gorąco polecam, to są po prostu magicy, to co oni tam robią. I bardzo się cieszę, że właśnie setne odcinki chwali, już mieliśmy to intro gotowe do jakiegoś czasu, ale chcieliśmy poczekać na coś konkretnego. Stwierdziliśmy, że setne odcinki chwali, który jest, to właśnie będzie dobry moment, żeby Wam zaprezentować nowe intro. Jesteśmy oczywiście bardzo ciekawi tego, czy Wam się podoba, czy nie. Piszcie w komentarzach. Oprócz tego tradycyjnie chcieliśmy Wam przypomnieć, żebyście subskrybowali nasz kanał, jeżeli Wam się podoba to, co tutaj widzicie, a jeżeli chcecie być na bieżąco, kliknijcie proszę bardzo w dzwoneczek obok przycisku subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco z tym, co i widzieli, kiedy tylko nowe odcinki się pojawiają. Więc to było tak, ale z setnym odcinkiem przychodzi zabawa, mianowicie konkurs. Teraz tak, chciałbym, żebyśmy na... Ja w ogóle myślałem, że może na ten setny odcinek będzie dużo pytań w Q&A i to będzie taki odcinek poświęcony tylko Q&A, ale nie, spoko, 101 możemy taki zrobić. W tym tygodniu chciałbym, żebyście zadali dużo pytań i taką formę zachęty wymyślę taki konkurs. I teraz uwaga, chciałbym, żebyście na końcu tego odcinka, ja o tym przypomnę na końcu Q&A, oprócz zadawania pytań, głosowali, wciskając kciuki do góry, na ciekawe pytania innych widzów, czyli jak zobaczycie, że zadacie jakieś swoje pytanie, zobaczycie, o, ta osoba też zadała fajne pytanie, dajemy mu kciuka w górę. I osoba, która zdobędzie najwięcej kciuków w górę pod swoim pytaniem, zdobywa nagrodę. Nagrodą jest gra planszowa Dochodzenie od Lucrum Games. Już się trochę zdążyła zakurzyć, widzicie, tyle czekała na ten konkurs, biedna. Od Lucrum Games, która ma nasz sztempel jakości. Hashtag sztempel. I która jest rewelacyjną grą imprezową. Lucrum Games specjalnie nam właśnie przekazał ten dodatkowy egzemplarz na rozdanie w konkursie. Więc mówię, osoba, która zada najciekawsze pytanie, bo zdobędzie najwięcej kciuków w górę pod pytaniem, zdobędzie egzemplarz gry Dochodzenie. Już tutaj na Was czeka. Nówka, sztuka nieśmigana, nierozfoliowana. I ja Wam to prześlę paczkomatem. Jak zwycięzca się wyłoni, oczywiście zwycięzcę ogłosimy w następnym odcinku. Przypominam, następne odcinki przeważnie staramy się nagrywać albo w niedzielę po południu, albo w poniedziałek wieczorem. Za tydzień myślę, nagramy w niedzielę po południu, czyli czas dajmy sobie na do niedzieli do południa. Do niedzieli do południa piszcie pytania i do niedzieli do południa głosujcie na pytania Waszych kolegów i koleżanek, na te pytania, które oczywiście Wam się podobają. A dla zwycięzcy, do zwycięzcy powędruje właśnie ta gra. Więc trzymam kciuki za wygraną, Dochodzenie to jest dla Was. Teraz tak, co się dzieje na crowdfundingu? Teraz już lecimy normalnie z treściami Geek Factor News. Kickstarter, Valhalla, 7 dni jeszcze od dzisiaj, czyli od niedzieli, czyli Wy to oglądacie najwcześniej wtorek rano, czyli 5 dni. 135 tysięcy uzbierane z 20 tysięcy wymaganych, w dolarach mówię oczywiście, Łuki. Gratuluję, naprawdę szapoba. Bardzo, bardzo fajny wynik i bardzo się cieszę, że Valhalla będzie miała taki drugi żywot za granicą. Ale przy okazji Łukiego też, słuchajcie, zagram w to i tam gierka, którą my bardzo lubimy, której patronujemy, gra Odyseja z przepięknymi ilustracjami Alicji Kocurek. Jest w tej chwili, zostało jeszcze 21, czyli 19 dni z waszego punktu widzenia, 19 dni do końca kampanii i na chwilę obecną, niedziela wieczór, słuchajcie, cel to było 25 tysięcy, w tej chwili mają uzbierane 51 548. Ponad 200% dla Odyssey, to nie jest byle jaki wynik. Słuchajcie, teraz na jesień, kiedy jesteśmy po Essen, kiedy jesteśmy przed prezentami świątecznymi, ludzie liczą pieniądze. I w takim okresie, żeby gra, która nie jest, że tak powiem, zrobiona na licencji, jak to nie jest jakiś znany tytuł z zachodu, albo to nie jest jakieś figurkowe nie wiadomo co i to nie jest jakiś, nie wiem, to że to jest zupełnie autorski projekt, taki wynik osiągnął, to jest naprawdę nie byle co, tym się trzeba chwalić,
Odyseja to jest bardzo fajna gra rodzinna, którą bardzo serdecznie polecamy. Hashtag sztempel, Geek Factor poleca. Więc tak, gratulacje Odyseja, gratulacje LupoArt. Wspieram to i tu jest też wow. Zew Cthulhu, RPG od Black Monków, zostało 19 dni, mają uzbierane 373 tysiące złotych 488 zł na chwilę obecną. Cel to był 60 tysięcy, przypominam, 622% dla RPGa. No, przebili stworze, idą po Valhalle podobno. No, zobaczymy, czy uda im się Valhalle pokonać. Valhalle miała tam ponad pół miliona trochę. No ale słuchajcie, dla mnie 370, ja powiem szczerze, głęboko szczerze wierzyłem w ten projekt, bo po pierwsze zdolni ludzie za tym stoją, po drugie RPGi są fajne, po trzecie Cthulhu jest fajne, ale nie spodziewałem się, że to aż tak zabangla. 373 tysięcy dla RPGa. Nie jest źle. Powiem wam, że nie jest źle z tym rynkiem gier w Polsce w ogóle. Dobra, to by było na tyś, chodzi o crowdfunding, co przyszło do recenzji. Pokażę wam, tak? Muszę trochę daleko sięgnąć. Paperback od wydawnictwa Baldar. Jeszcze w to nie grałem. Żona mi pokazuje, żebym poprawił fryzurę. Wyglądam jak, nie wiem, jakiś żolo, nie wiadomo co. Przeczytałem instrukcję na razie, jeszcze w to nie grałem, ale słuchajcie, to może być. Jeżeli to w to się gra tak fajnie, jak się to czyta i się zapowiada, to może być doskonały gateway. Bo to jest Scrabble, to są Scrabble, to jest Scrabble z deckbuildingiem. To się nie może nie udać. Więc Paperback, no ja jestem bardzo ciekawy, się nie mogę doczekać, może jeszcze dzisiaj nam się uda w to zagrać, bo to w taki wariant zupełnie podstawowy, to jest chyba bardzo szybki temat. I druga gra, na którą w sumie czekałem, to jest Discover Nieznane Lądy od Galakty, dostaliśmy do recenzji. I teraz tutaj mam drobny problem z tym Discover, ponieważ czytałem parę recenzji, Tom Vassel ostatnio wrzucił recenzję i one nie są jakoś szczególnie pozytywne. I to mnie trochę martwi, bo no jakby wiecie, my ostatnio pracujemy już na bazie takiego bardzo konkretnego grafiku, który będziemy musieli sobie jeszcze bardziej tam dośrubować, żeby być jeszcze bardziej jakby, musimy być bardziej surowi jeszcze wobec siebie niestety. I powiem wam szczerze, no żeby wziąć Discover, to musiałem odmówić innym grom, tak? Nie recenzuję Forum Trajanum właśnie dlatego, nie recenzuję Pól Zieleni, czyli Fields of Green. Obie te gry wyglądały fajnie i w sumie chciałem je wziąć, no ale nie było czasu, tak? No więc, bo na przykład wziąłem to i teraz się okazuje, że to może nie być takie dobre. Nie wiem, to jest Fantasy Flight Games, to jest Cory Konieczka, nie wiem. Jestem w szoku. Jeżeli te recenzje okażą się słuszne, że to jest faktycznie takie nudne, to ja będę to będzie dla mnie rozczarowanie, no może nie rozczarowanie roku. Chociaż kto wie, naprawdę, od tego wydawcy, ten autor, to może być spore rozczarowanie. Dobra, to by było na tyle. Przechodzimy do newsów. Newsy, moi drodzy. Captive State. Film, o którym ja nie wiem za dużo. I nie chcę wiedzieć w sumie. Ten film się pojawił tak znikąd w mojej świadomości. Magot mi zwrócił na niego uwagę, że tam kiedyś pojawił się pierwszy trailer i teraz się pojawił drugi trailer. Macie ten plakat, zobaczcie trailer w opisie i tam jest chyba jakieś coś i ludzie są zniewoleni i jest jakaś część ludzi się cieszy z nowego układu, jakaś część ludzi się buntuje i za wszystko, za reżyserię jest odpowiedzialny człowiek, który wyreżyserował drugą i trzecią część tej nowej trylogii Planety Małp. Czyli Matt Reeves. To jest wszystko, co muszę wiedzieć. Ja jestem kupiony i nie chcę więcej o tym filmie czytać i bardzo chętnie pójdę na jego z tak świeżym umysłem, jak tylko to możliwe. Breaking Bad. Przepraszam. Breaking Bad, słuchajcie. Jeden z moich absolutnie ulubionych seriali telewizyjnych. Myślę, że top 3 lekko. Myślę, że tak. Chyba drugie miejsce. Pierwsze miejsce Lost, drugie miejsce Breaking Bad. No to by tak się ułożyło. Breaking Bad powraca. W pewnym sensie. Będzie film, za powstanie którego będzie również odpowiedzialny Vince Gilligan, czyli twórca serialu, co jest dobrą wiadomością. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście Breaking Bad, to w tym momencie wyłączcie dźwięk. Pojawi się za chwilę zdjęcie jednej postaci z Breaking Bad, bo będę sobie co do niej spekulował czy coś. I jak ta postać zniknie i pojawi się plakat filmu Mowgli, to wtedy możecie z powrotem włączyć dźwięk, jeżeli nie chcecie znać nic na temat ostatniego sezonu Breaking Bad.
Jeżeli oglądaliście Breaking Bad, możecie oglądać, jeżeli nie, to wyłączcie teraz dźwięk. Dźwięk wyłączony. Rozumiem, że teraz już mówię tylko do osób, które chcą usłyszeć tego, co się dzieje, co się wydarzyło na końcu Breaking Bad. Na końcu Breaking Bad Walter White, czyli główny bohater serialu Breaking Bad, zginął. Natomiast jedna postać przeżyła. No tam kilka postaci w sumie przeżyło końcówkę Breaking Bad i jedną z tych postaci był Jesse Pinkman. I teraz Jesse Bitch Pinkman będzie prawdopodobnie, to są trochę spekulacje, to nie jest takie oficjalnie potwierdzone, on właśnie będzie głównym bohaterem tego filmu. Czyli będzie się to działo po Breaking Bad, Walter White nie żyje, Bryan Cranston się nie pojawi, będzie natomiast Aaron Paul w roli Jesse'ego. Ja nie oglądałem Better Call Saul, a bardzo dużo osób mówi, że niektóre osoby nawet mówią, że to jest lepsze. Praktycznie wszyscy, którzy oglądają Better Call Saul, mówią, że to jest tak samo dobre. Niektórzy mówią, że to jest lepsze od Breaking Bad. Ja nie wiem, czemu jeszcze w sumie oglądałem Better Call Saul. Aha, może dlatego, że mamy 50 seriali, które oglądamy z Basią i których staramy się w miarę nadgonić. Nie oglądaliśmy najnowszych odcinków Walking Dead jeszcze, ale zaczęliśmy oglądać Daredevila. Ło, trzeci sezon rządzi. Mowgli! Pojawia się plakat Mowgli, co oznacza, że dźwięk włączają osoby, które nie chciały znać żadnych spoilerów związanych z Breaking Bad. Mowgli, pojawił się nowy trailer do Mowgli. I teraz tak, to jest ten druga fabularna księga dżungli. Za tę księgę dżungli jest odpowiedzialny Andy Serkis, jest nieco bardziej mroczna. 7 grudnia będzie już na Netflixie, więc możecie sobie po Mikołajkach obejrzeć. I powiem wam tak. Wygląda fenomenalnie. Wizualnie nawet, mam wrażenie, wygląda to trochę lepiej niż tamta wersja Jona Favreau. Ale ciągle pojawia się w mojej głowie pytanie. Po co? Po co? Naprawdę, ja rozumiem. Trzeba doić te krowy, bo to finansowo się nie zgodzi, ale to już jest przeginka, naprawdę. To też nie jest nowość, tak w sensie często się zdarzały w jednym roku na przykład dwa filmy o tym samym temacie, na przykład, nie wiem, Deep Impact i Armageddon, tak? Albo White House Down i Olympus Has Fallen, tak? I tak dalej. Division 303, ten z Adamczykiem i Division 303, ten z Dorocińskim. Ale, no i właśnie, nie? I to jest taki amerykański teraz Division 303. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że to ujęcie, jak są pokazane te łapy Shirkana, jak on chodzi, ta jedna łapa jest cała taka zwichnięta i on tak stawia. I ten głos Benedicta Cumberbatcha. My, how you've grown. To moja żona będzie chciała to obejrzeć, podejrzewam. Będziesz przewijała do scen z Shirkanem po prostu, żeby posłuchać Benedicta. Znaczy w sumie będę to samo robił, więc nie będę zaprzeczał. Więc Mowgli, no sami napiszcie, co o tym sądzicie. Jak dla mnie to jest, mówię, z czapy pomysł, no ale co zrobić. Jakiś czas, tydzień temu mówiłem wam, że Disney szykuje prawdopodobnie serial, gdzie głównymi bohaterami będą Falcon i Zimowy Żołnierz. I ostatnio Disney miał jakąś konferencję prasową i nie potwierdził tej wiadomości, natomiast potwierdził inne plotki, że inny serial się szykuje z postacią z Marvela. Loki. Będzie miniserial, na którym będzie czuwał Kevin Feige o Lokim z Tomem Hiddlestonem w roli głównej. No, ja nie wiem. Wiadomo, że obejrzę. Ja naprawdę, ja chyba zaczynam już teraz tyle rzeczy tam się ma pojawić ciekawych, że ja chyba będę jednym z klientów Disney+. To jest strasznie leniwa nazwa. Disney+. Serio? To będzie nazwa waszej platformy streamingowej? No w każdym bądź razie, tak, nie wiadomo w którym momencie historii będzie się toczył ten serial. Ja bym obstawiał, żeby to było po tym, jak Loki... Znaczy, w sumie nie wiem, nie mam bladego pojęcia, w którym momencie oni to mogą zrobić. Nie wiem, może w Avengers 4 Loki powróci jakoś i oni potem to się będzie działo po Avengers 4. Nie wiem. Nie wiem, co oni chcą z tym zrobić, natomiast Tom Hiddleston jako Loki jest drugim najlepszym czarnym charakterem w całym Marvelu, więc jak najbardziej ja poproszę, ja to chętnie obejrzę. Jeżeli będę miał czas oczywiście. A jak jesteśmy przy platformie streamingowej Disneya, to będzie serial w świecie Gwiezdnych Wojen. Jest robiony ten Mandalorian, o którym wam mówiłem, ale oprócz tego będzie serial Cassian. Znaczy, Cassian, czyli postać grana przez Diego Lunę w Łotrze 1. Ta postać będzie głównym bohaterem tego serialu. Teraz nie wiadomo, wiadomo jak ta postać skończyła w Litr 1, więc to na pewno będzie prequel.
I teraz podobno ma to być taki ala film, serial, mroczny serial szpiegowski w świecie Gwiezdnych Wojen. Ja jestem zaintrygowany, ale powiem szczerze, Cassian nie był moją ulubioną postacią w tym filmie, więc albo fenomenalny trailer, albo, nie wiem, super pozytywne opinie zachęcą mnie, żebym spróbował. Na razie jestem na, ani na tak, ani na nie. Natomiast Diego Luna zagra główną rolę Cassiana w tym właśnie serialu. Dobra, koniec z newsami. Przechodzimy do jubileuszowego Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach, my na nie odpowiadamy w kolejnym odcinku. I znowu ze mną Basia. I słuchajcie, zaczniemy Q&A od Magota, który tym razem się sprężył. Tak. A Magot w tym tygodniu myślę, że wam się spodoba, co wam, jak nagrał swoje odpowiedzi. Magot, pokaż, co tam masz. Co masz w środku? Witajcie, moi drodzy. Z góry przepraszam za bardzo słabą jakość, ale tym razem złożyło się tak, że jestem daleko, jestem nieobecny, ale jako, że jest jubileuszowy odcinek, to musiałem się pojawić, więc oto jestem, z daleka nadaję, więc wybaczcie tę ziarnistą jakość. Także no, jedziemy z pytaniami, bo tu nie ma za dużo czasu, jeszcze trzeba ten plik przesłać przez pół globu. Pierwsze pytanie, Paweł Grzanka. Pytanie do Magota. To chyba do mnie. Jak się ma twoja opinia i ocena gry Rising Sun po odległej premierze? Czy czujesz już powtarzalność? A może mają ją też twoi współgracze? No i jak często gra ląduje na stole? W którym składzie osobowym gracie się najlepiej? Bardzo ciekawy zbieg okoliczności, że o to pytasz, ponieważ... Nie wiem, czy dobrze widać, ale w takich oto okolicznościach przyrody przychodzi mi odpowiadać ci na to pytanie. Jest tu bardzo Rising Sunowo, w sensie, no, słońce tu wschodzi. Więc tak, czy czuję powtarzalność? Nie, jeszcze nie. Od razu odpowiem na jedno z tych kolejnych pytań. Gra nie ląduje na stole tak często, jak bym chciał, z powodu którego bardzo ubolewam. Ale nie czuję jeszcze powtarzalności. Tu tylko należy pamiętać, że ja mam tę wersję kickstarterową z tymi wszystkimi stretch goalami, które tam były, plus jeszcze z tym dodatkiem Dynasty Invasion. Więc ja jeszcze, powiem szczerze, nie poczułem powtarzalności. Sprawdzenie wszystkich, zagranie każdym potworem, każdą frakcją, wypróbowanie wszystkich bogów i to jeszcze z tym Kami Unbound, czyli że można bogów kontrolować, że są figurkami na planszy. To sprawiło, że jeszcze, wydaje mi się, dużo czasu to zajmie, zanim odczuję powtarzalność. Kolejna sprawa to jest taka, że ta gra, mając tak niewiele, oferuje tak dużo. To jest to, co już mówiliśmy w recenzji, plus gra nad stołem, to każda rozgrywka, w zależności od tego, jaki jest skład osobowy, w zależności jaką gra frakcją, to każda rozgrywka tak naprawdę jest czymś nowym. To jest dla mnie niesamowite, jak przy tak niewielu akcjach, jakie można de facto wykonywać, można było stworzyć grę, w której tyle się dzieje i tyle można zrobić. Więc nie poczułem jeszcze powtarzalności i moi współgracze no, trochę się zmieniali, więc oni też jeszcze nie mieli prawa poczuć powtarzalności. A w którym składzie osobowym gracie się najlepiej? Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem pytanie, no, wybacz, więc nie wiem jak na nie odpowiedzieć za bardzo, ale nie, no, Rising Sun jeszcze cały czas broni się po premierze. Myślę, że jeszcze będzie się długo bronił, bo to jest naprawdę świetna gra. Ja ją uwielbiam i za każdym razem, gdy nie siadam, jestem w stanie jeszcze odkrywać w niej coś nowego. Ja tak naprawdę jeszcze te frakcje, którymi już grałem, to jeszcze nie do końca czuję, że wycisnąłem maksa z tego, co można z nimi zrobić. Także no, ja jeszcze troszeczkę będę się tą grą bawił. Ale dzięki bardzo, Pawle, za pytanie. Ja tu mam spisane obok te pytania. Paskuder. Legolas, Wiedźmin. No właśnie, to jest ciekawe, bo jak zobaczyłem ten filmik z Henrym Cavillem, to tak na to patrzę i myślę sobie, coś mi to przypomina. No coś mi to przypomina, tylko nie wiem co. Trafiłeś w dychę. To mi przypominało Legolasa, dokładnie tak. Nie wiem, na razie ciężko mi powiedzieć. No, zobaczymy, co z tego będzie. Może to faktycznie jest tak, żeby troszeczkę nas
gdzieś tam rozpalić naszą ciekawość, nie wiem, zrobić trochę hype'u, a potem to będzie wyglądało lepiej, bo na razie to jest faktycznie tak wygląda na zbytnio wypolerowane. Zobaczymy, jak będzie. Piszesz, Dune 2000 daje radę. No tak, tak, no dawała radę. Ja tam trochę w to grałem i tam trochę się bawiłem, tylko że pamiętam, że jakoś tak ta gra nie była specjalnie przez fanów chyba tam poważana, ale mi się w to grało nawet dobrze, aczkolwiek nie przeszedłem całej, żadną z trzech frakcji, które tam były dostępne. Nie sądzę, żebym miał do niej wracać, także no, ale to tyle, mogłem się odnieść do tego, co napisałeś. Dzięki, paskuder. Dalej, Grzegorz Więcek. Kiedy pojawimy się, nagramy, to zostawiam Kaczmarowi. On na pewno się wypowie, bo Kaczmar jest naszym KO-wcem, koordynatorem konwentów wszelakich, więc on powie dokładnie, kiedy... W zasadzie podejrzewam, że będziemy cały dzień. Ja nie wiem dokładnie, o której kończy się... Aha, znaczy cały dzień. Sobota. Ja na pewno będę sobotę. Kaczmar na pewno będzie cały weekend. W jakich godzinach? Podejrzewam, że w sobotę to będziemy cały dzień, tylko tam mamy mieć taki tam jeden slot zarezerwowany, ale to nie wiem, czy Kaszma będzie chciał robić niespodziankę, czy się wypowie w pełni na ten temat, to już jakby zostawiam jemu. Dzięki, Grzegorzu, za pytanie i bardzo chętnie, cała przyjemność po mojej stronie by była, gdybyśmy mogli się spotkać. I Morty, wspomniałeś o tych topkach współdzielonych, kombinowanych. Trochę się rozbija o czas, trochę się rozbija o dobry pomysł, żeby nie powielać jakichś tam schematów, pomysłów, ale myślę, że to nie jest problem, że jakieś tam kolejne... Już tam z Kaczmarem myśleliśmy o topkach, nie tylko planszowych. Myślę, że coś tam się uda z tego wykręcić i że coś będzie. Może z Gambitem, może z kimś innym. Ja z Gambitem tam zawsze bardzo chętnie, nagrywając z nim tę topkę dla wysokich ludzi. Ja wiem, że ona była trochę z przymrożeniem oka, ale ja tam się bawiłem bardzo dobrze. Wybaczcie, że tak zerkam na bok i w obiektyw, ale to jest z telefonu, więc tak trochę tu się jest dziwnie. Tu muszę patrzeć, czy jeszcze mnie widać, bo się robi coraz ciemniej. Jest godzina 17.20 i robi się ciemno. Jak u mnie jest 17.20, to u was jest... 9.20. Ło matko. Dobra, słuchajcie, kończę. Tutaj jeszcze o taki widoczek w tle, którego już nie widać. I jeszcze nie wiem, czy tam coś będzie widać. O, tak tam widok na jedną z ulic Kyoto. Właśnie w Kyoto. Jestem z Kyoto, do was nadaję. Także to z tym Rising Sun. Bardzo ciekawy zbieg okoliczności, ale bardzo na miejscu. Dobra, słuchajcie, bo ten plik będzie się wysyłał do Kaczmara pewnie bardzo długo, więc muszę kończyć. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z dalekiego kraju kwitnącej wiśni. Cieszę się, że setny odcinek nam stuknął, że wytrzymaliśmy na antenie YouTube'owej przez tyle czasu i oby kolejne 100, 200, 300. Mam nadzieję, że teraz tutaj nie wieje za bardzo i mnie słyszycie. Dobra, słuchajcie, bo już jestem praktycznie czarny, ciemny, niewidoczny, więc kończę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I wracamy do Kaczmara, tradycyjnie tak. Dzięki ci, Magot. No musicie przyznać, że a to jak ja tylko, jakby ja już wiedziałem, że Magot będzie to nagrywał z Japonii, a jak tylko zobaczyłem, że pierwsze pytanie, które się pojawiło do Magota, było o Rising Sun, to było po prostu już, to było zbyt piękne. Wszystko idealnie złożyłem. Wszystko. Dobra. Tutaj nie ma pytania, jest na przykład komplement. Widzisz, jest pierwszy komplement, like za Basię w odcinku. Cześć, fajnie, że Basia w końcu pojawiła się przed kamerą w końcu podczas Geek Factor News. Niedługo się pojawi Basia jeszcze w czymś innym, zadebiutuje, no, że tak powiem, i będzie fajnie. Morty, Q&A, Kaczmar, Magot, szanowni Geek Factor, mały pomysł pod rozwagę. Co powiecie na kolejną łączoną topkę z Gambitem najlepiej? Bardzo chętnie poznałbym top 5 Dudzona Map Kaczmara i tak dalej. Morty, bardzo ci dziękujemy za propozycję. Tutaj tak omijam niektóre segmenty twojego komentarza, żeby to nie trwało za długo. Coś ci ze starości strzykło. Coś mi strzykło? Tak. A nie, to tutaj chyba ten. Nie. No nie, no może coś mi strzykło. Słuchajcie, jestem stary w końcu. Z topkami, z Gambitem jest taki problem, to Magot już słusznie powiedział, to jest czas. To jest kwestia czasu i niczego więcej. Pomysłów mamy masę. Mamy swoje topki, które będziemy chcieli robić. Na pewno będziemy chcieli znowu robić top gier pod choinkę. No i to trzeba wkrótce, bo to czas to już leci. Trzeba w sumie wkrótce, leci. Do końca listopada trzeba to zrobić, tak najlepiej w połowie byłoby. Już połowa jest za chwilę, to nie. W każdym razie top seriali pewnie znowu będziemy robić 2018 i tak dalej, więc
Chcielibyśmy z Gambitem jakąś topkę razem zrobić, ale nie możemy w tej chwili niestety nic obiecać. No na pewno ten pomysł jest i ten plan jest, my to lubimy. Nie wiem, czy akurat Dudes on a Map, bo ja wbrew pozorom nie grałem w zbyt dużo gier z gatunku Dudes on a Map. W tym nie grałem niestety jeszcze w parę klasyków. Ciągle nie mam rozegranych Cyklad, Kemeta i Pana Lodowego Ogrodu na przykład, więc ja nie czuję, miałbym top 5 gier z tego gatunku, które lubię, ale nie wiem, czy to byłoby fair. Ja bym musiał jeszcze trochę rozegrać gier z tego gatunku, ale może jakieś inne, a może nawet to w sumie. Co za problem, że w coś tam nie grałem. Dzięki ci. Żodyn. We wszystko trzeba grać. Właśnie, Żodyn. Słuchajcie, dzięki ci bardzo, Morty, za pytanie. Grzegorz Więcek, nasz stały widz, kochanie. Witaj, Grzegorzu. Pozdrawiamy cię. Q&A. Portal.com. Coś wiadomo? Portal się chwali gośćmi z zagranicy. No to fajnie, nie? Goście z zagranicy zawsze fajnie. No, to zależy. Można pogadać po angielsku. A to tak. Dowiedzieć się różnych rzeczy o kulturach w innych miejscach. Potem się można do kogoś wprosić, pojechać. Tak. Nie, goście z zagranicy to jest super opcja. Zawsze. No, nie wiem, czy tam jest potrzebny ktoś z Pomorza? Mam prawie jak za granicę. Powiem tak, ja mam wpisany portal. Mam wpisany urlop. Ty masz wpisany kontrakt z portalem, oprócz że tego siedzisz głęboko i nie wychodzisz. Jezus. Mam wpisany urlop w planie urlopowym. Wiesz, bo taki chłystek wyglądasz. No, no nie, po razy, no włosy mi wariują, no. Twoja natura wyłazi. Fryzura. Słuchajcie, mamy. Ja mam wpisany w planie urlopowym urlop w piątek i w poniedziałek przed i po Portalconem. Oh, really? No to dobrze. Czy z tego skorzystamy? Nie wiem. Z jednego twojego urlopu dwie osoby nie skorzystają. Ale ty możesz za chwilę sobie dobrać też ten urlop i wtedy też skorzystasz. Muszę coś wiedzieć wcześniej. A nie, że tak mnie z jednacka no atakujesz to ideą. Jeszcze przywidzę, żeby byli świadkowie. Zobaczymy. Nie mówimy nie. Nigdy nie mówimy nie. Zawsze warto pomyśleć. Tak. I poknąć. Ale jeżeli, znaczy powiem tak, jeżeli na tym pojedziemy, to już za rok na pewno nie pojedziemy, bo to już będzie trochę. Zawsze tak mówimy. No tak, ale teraz będzie ten jubileuszowy i tak dalej, no może być coś ciekawego. A. Dwa. Gramy festiwal godziny i dni, w których będziecie obecni. Coś już wiecie, ja niestety nic obiecać nie mogę, jak sam wiesz, Kaczmar. Jednak gdybym już miał zbliżone godziny, to może choć na chwilkę bym się wyrwał. Więc tak, na pewno Magot będzie tak jak mówi całą sobotę. My na pewno będziemy w sobotę i w niedzielę. Jeden z tych dni będziemy cały, nie? Jeden z tych dni będziemy cały dzień, drugi dzień może być problem. No to jest zawsze tak, że to jest ten weekend po urodzinach Zośki, więc my mamy urodziny w domu, więc kwestia jak sobie to zaplanujemy. No właśnie. Bo na pewno je będziemy robić. Na pewno będziemy robić. Tak. Natomiast w sobotę od razu ci mówię, o 16 zarezerwuj sobie, jeżeli dasz radę, to polecamy sobotę o 16, półtorej godziny przy scenie głównej. Znaczy nie wiem, czy scenie głównej, czy tam dla gości coś tam. Gdzieś to zobaczysz tam na programie. A, więc to ci polecam. Okaże, tak. Więc to co jeśli chodzi o gramy. No mówię, no w jakimś. I jak będziemy bliżej, będziemy już konkretnie wszystko zaplanowane, to podamy konkretne godziny, gdzie, w jakich godzinach będzie można nas tam znaleźć. Grałem w detektywa praktycznie solo, żona tylko w pierwszej sprawie pomagała, a potem już jako luźny konsultant. I muszę powiedzieć, że chyba nie polecam, bo mózg zjechany na maksa. Ja powiem ci tak, nie polecam tej gry solo. No zresztą sam powiedziałeś, no mózg zjechany trochę za bardzo, ale mimo wszystko po prostu detektyw. Sylwester Dudek. Droga Basiu, obejrzyj sobie na Netflixie Outlander. Fajna muzyka, świetnie zagrany, daj szansę jak Magot. 3 odcinki. Zaczęłam jeden, nie. No nie zaskoczyło coś, ale nie poddaję się i chcę zrobić drugie podejście. Zrób drugie podejście. Coś mi tam nie bangla, ale może to jest kwestia jednego, dwóch odcinków. No spróbuję. Nie w mojej naturze jest, żeby się tak łatwo zniechęcić. Nie, to nie jest to wybitnie, nie jest właśnie naturze. No, więc Sylwestrze, tak to wygląda. Dzięki ci bardzo za pytanie, albo podpowiedź właściwie. Paskuder, kto przebrał Legolasa za Wiedźmina? To wypowiedź odnośnie wyglądu Henry'ego Cavilla. No bo ta dupobródka tak tam psuje wszystko też. No i to jego spojrzenie takie. Ale mówię. No jakoś się wczuł. Fatalnie. Trochę mu zmienić tam wygląd oczu, trochę jakąś bliznę dorobić i będzie dobrze. Bam. To było do Magota. I ostatnie pytanie już. Myślę.
Maciej Grabowski. Tak z ciekawości, jak to jest z tymi sztemplami jakości no Geek Factor, hashtag sztempel. Mówisz, że Monolith Arena przyszło tuż przed nagraniem, jeszcze nie miałeś okazji dotknąć, a chwilę wcześniej wspominasz o waszym sztemplu. Bez testów dajecie? Pozdrawiam. Musiałem od razu... Bez testów dajemy? To od razu, jak tylko Maciej napisał, to nie od razu... Nie dajemy bez testów. Od razu mu skomentowałem, żeby nie było tutaj teorii spiskowych szerzenia, a więc, ale też jeszcze na wizji powtarzam. My nie miałem w sensie ogranej wersji finalnej. My czy damy sztempel jakości, decydujemy w oparciu o rozgrywkę albo na prototypie, albo na wersji angielskiej, jeżeli jest to lokalizowany produkt, tak, z zagranicy. No więc w przypadku, wiadomo, Monolith Arena, no to w grę wchodził tylko prototyp, no a przypominamy, że w styczniu byliśmy w Gliwicach, więc no. Więc tak to się, że tak powiem, układa. Nie dajemy w ciemno. Czy dałaś w ciemno kiedyś sztempel jakości Geekwatera? Nie wiem. Tak, no. I nagrałam odcinek, zlepiłam go potem i rzuciłam w sieć. Tak. I na pewno nic nie wiesz. I się o to nie pyta. No i tyle. I koniec. Okej. Szybko poszło. 100 odcinków Geekfactor, co powiesz? Geekfactor News. Szybko zleciało. Bardzo szybko. Nie mam takiego poczucia, że to już jest 100 odcinek. Ale może przez to, że nie udzielałam się, więc tak już nie poczułam ciężaru. To brzemię się nie odcisnęło. Słuchajcie. Co sądzisz o tej grze? Jeszcze tak krótko powiedz, bo będzie recenzja niedługo, ale... Tak, aczkolwiek mam przesyt lekki, bo na jednym spotkaniu z naszymi przyjaciółmi, żeśmy to po prostu docisnęli już na maksa. I było super za każdym razem. Tak, ale jeszcze jedna rozgrywka, ja już chyba bym miała dosyć. No ile można? To była jak ta słynna rozgrywka nasza w Tajniaku. No, trzy bite godziny po prostu jechania w jeden temat, to już... Znaczy powiem tak... Mi się podobało i ja tę grę na pewno będę proponował na różnych imprezach. Tylko faktycznie będziemy dawali wyraźny limit, na zasadzie okej, trzy rozgrywki i starczy albo coś takiego, ale no to jest kapitalne. No jest kapitalne, to nie przeczy. No jakby nie była, to byśmy 3 godziny nie rżnęli w to, tak? Tak jest, więc słuchajcie, a widzicie, jest, ale zobaczcie jak to fajnie wygląda, bo jest Seal of Excellence, Dice Tower, ale Geek Factor polecam, jest większe. No więc, żeby nie było pomyłki, kto jest ważniejszy. Złota myśl kaczmara też jest. Dochodzenie jest wasze, znaczy jest dla was, znaczy jest dla zwycięzcy konkursu. O mój Boże, nie dostaniecie go. Zwycięzca konkursu, czyli osoba, która zada najciekawsze pytanie na za tydzień, czyli pytanie, które zdobędzie najwięcej lajków, do tej osoby powędruje dochodzenie. Jeżeli to będzie osoba z Trójmiasta i na przykład będzie nagramy, to nawet możemy się umówić na jakieś osobiste wręczenie, przekazanie czy coś. Tyle, moi drodzy. Dziękuję ci, że dołączyłaś na Geek Factor News. Spoko, rachunek wyślę pocztą polecową. Wiadomo, jak zwykle przepłacę. Słuchajcie, dzięki wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że nowe intro, nowe outro, wszystko się spodobało i widzimy się za tydzień. Za tydzień normalnie, za 2 tygodnie nie, bo za 2 tygodnie mamy już gramy. Dziękujemy wam bardzo i tradycyjnie zapraszamy was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania. I do grania. I do grania. Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Widzimy się w Geek Factor News za tydzień. Pytania, komentarze, lajki dla fajnych komentarzy. Najlepszy komentarz tutaj to. Cześć, pa! Pa! Cześć! Więc dziękujemy i tradycyjnie zapraszamy was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do dochodzenia. I grania, do grania. Jezus, dziewczyno, co jest z tobą? I do brania. Ej! I do brania. Ej, ja nie miałam nic tego na myśli. Ja wiem, to jest piękna rzecz. To się wytnie.